Słuchajcie, jak zobaczyłem to światło, to mówię, kurczę, musimy podjechać jak najbliżej i wykorzystać je, bo będzie jeszcze może tylko 10 minut, więc zrobimy pierwszy lot. Miałem jechać nad wodę, ale zrobimy pierwszy lot jak najbliżej, z tego względu, że to światło jeszcze będzie tak może przez 10 minut, słońce nisko, a za chwilę nam się schowa za warstwą chmur. Ogólnie dzień nie jest zły, bo widzę sporo niebieskiego nieba. Dzisiaj latamy czarną panterą, jak ją nazwałem, Protekiem 35. Na pierwszy ogień idzie kamera Hero 8. Ustawienia są dość fajne, bo jest 4K w 25 klatkach, ale jest ten 4x3 współczynnik i to co mamy tutaj, stabilizacja będzie w real steady. Będę latał dosyć spokojnie, nagrywamy już, leciutko dam kamerę do przodu, trochę jeszcze złapiemy akumulator, żeby się lepiej trzymał. To jest całość. Waga tego zestawu 662 gramy. Lecimy, słuchajcie, bo za chwilę tego światła nie będzie. Cineloop, wiadomo, rządzi się swoimi prawami. Latająca cegłówka. Prawie 700 gramów. Osłony o dużej powierzchni. Ale Protek sprawuje się dość dobrze, ze względu na to, że po pierwsze jest dość mocny. No, oczywiście jest to Cineloop, tak jak powiedziałem, więc hałasuje nam. To jest ta pierwsza sprawa. Nie lata tak jak 5-calowe, jest ciężki w stosunku do mocy. Ale mimo wszystko i tak jest naprawdę super. Spróbujemy wrócić. Najpierw polecimy tam do słupa, za drzewo duże. Na razie jeszcze zasięg jest ok. Ja tutaj mam kamerę tą szarą, bo tutaj jest DJI Air Unit, czyli mam dwa akumulatory. Tu jest fantastycznie. Mam nadzieję, że nie będziemy mieli failsafe. Bo jestem zasłonięty przez całe auto w tej chwili. Ale powinno być ok. Fajne światło jest. Zaraz polecimy ze światłem w stronę może tych krzaczków, a później lasu. Genialne światło. Praktycznie nam padają promienie teraz w poziomie. Mam w tej chwili 14,9. Lecę niedużo, nawet się nie nagrywa DVR, czyli muszę uważać, jeżeli chodzi o ten lot. Teraz jest centralnie pod światło, nabierzemy sobie znowu wysokości. Nabierzemy sobie tak tutaj dystansu ze światłem. To, o czym chciałem powiedzieć, trzeba uważać przy takich lotach, bo spieszyłem się, żeby złapać światło, a mogę mieć taką sytuację, że zaliczę failsafe i nie odzyskam drona tak łatwo. Będę go znowu szukał dwa dni, tylko dlatego, że nie mam nagrania w goglach. Ogólnie jest ok, ja lubię tą kamerę i mam wrażenie, że ona jest ciekawsza, jeżeli chodzi o zakres dynamiczny w stosunku do O3 Air Unit. Więcej widać, w cieniach szczególnie. Oczywiście, jeżeli chodzi o gałązki, detale, O3 jest lepszy, a taka kamera wcale nie ustępuje pod kątem, o właśnie tutaj tak jak lecę, czyli tego co się dzieje w cieniach. Dobra, przelecimy teraz na drugą stronę, troszkę dalej nad tą posesją. To było fantastycznie pod kątem oświetlenia i teraz postaram się tutaj zmieścić. Tak jest, zmieściłem się bardzo ładnie. Lecimy koło drzewek, bardzo ładne światło mamy. Ten poranek jest naprawdę cudny. 14,5, polecimy sobie teraz bardzo nisko, żebyście popatrzyli na detale. Jest to kamera, która nagrywa Hero 8, czyli bardzo fajna kamera. Kartę pamięci sformatowałem jeszcze wczoraj wieczorem, jak przygotowałem wszystko. I też cały akumulator był naładowany. 14,4. Lecimy około 3 minut obecnie. No fajnie, ten zestaw czarnej pantery może być. Dla osób, które się uczą latać, dlaczego nie? Dobra, zobaczmy teraz jeszcze jedną rzecz. Jak wygląda spokojna precyzja lotu, czy ile jestem w stanie ogarnąć. Możecie zobaczyć, jak mniej więcej wygląda lot taki cruising precyzyjny. Szczególnie jeżeli chodzi o kontrolę przepustnicy, czy mną tak odbija góra-dół. Bo Protek ma to do siebie, że on jest dość wrażliwy na to. Ale jeżeli mam odpowiednią siłę pędu, to nie mam tego zjawiska takiego jakbym... O, teraz przyhamuję. I to jest to, co widzicie, to już muszę troszkę Frodo mocniej używać. Okej.
Póki co wygląda to dobrze. Mamy 14.1. Jedzie jakieś auto. Chciałbym, żeby było moim tutaj aktorem. Tak. Fajnie jedziemy, będziemy już lądować. Mamy jeszcze na koniec tego ujęcia auto. Fajnie, dzięki Wam serdeczne. 4 minuty zrobione. Lecimy dalej. Zaraz się tutaj przepakuję i konfiguracja będzie inna. Będziemy mogli pojechać, bo mam 13.7, czyli już zdecydowanie za mało. A tutaj widzimy, jak wygląda całe moje przewoźne studio. Gogle tu wiszą sobie spokojnie. Mam ładowarkę ze sobą, SkyRC, dwukanałową. Tutaj też do GoPro, żeby przekręcić 8 na 10, używałem tego kompletu kluczy. Jest mi dużo wygodniej. 8 plus mały, tutaj mam taki zasobnik na narzędzia. Radio sobie wisi, opakowanie po Hero 11, pakiet. Także widać, że jest tutaj... Tak to wygląda, jeżeli chodzi o zaplecze, plus statyw do nagrywania, no i sonówka u mnie w ręce, więc trzeba trochę tych zabawek pozabierać, jak się wyjeżdża o 7 rano i sobie nie pozapominać o nich, żeby czegoś konkretnie nie zabrać. No. No i tak pięknie wygląda ta konfiguracja. Nazwałem go dzisiaj Czarną Panterą. Świetny. No i czernie dominują. Nawet GoPro nie ma żadnej osłony z TPU wydrukowanej. Zamieniłem te dakty, czy te osłony, też na czarne wczoraj wieczorem. I podoba mi się ta konfiguracja. Tutaj jest cyfra, tak jak mówiłem, kamera też cyfrowa. I Crossfire mam tutaj, Immortality i odbiornik Nano RX z TBS-u. Akumulatory 1500, China Hobbyline 4S. On też będzie spokojny. Nie będę tutaj jakoś specjalnie szalał. Natomiast jak jechaliśmy, to znalazłem tą miejscówkę ze względu na mgły. I to wygląda rewelacyjnie. Nie wiem, dlaczego mam tak niskie napięcie. Bo tuż po starcie mam 14.5. Wniosek jest taki, że my za daleko na tym pakiecie nie polatamy. Ale nie szkodzi, nie musi być bardzo daleko. Chodzi o to, żeby były pewne odczucia. Między innymi, jeżeli chodzi o kamerę, jakość tej miejscówki. Polecimy sobie tam i zaraz wrócimy. Lecę takim spokojnym cruisingiem ze względu na to, że po pierwsze nie mam za dużo akumulatora. Niby startowałem z 16.5, a teraz już mam 14.2, ale chciałem też tą mgłę złapać. O to mi chodzi. Tu jest takie drzewo, które mogłoby mi pozwolić na fajne ujęcie. Chyba, no, mniej więcej takie. O to mi chodziło. Mam już 14 V, będę musiał chyba zlądować gdzieś na ścieżce. Jak spadnie do 13.7, tu jest co prawda bardzo mokro, więc mam wybór taki, albo utopić go, albo wrócić w miarę bezpiecznie. 14 V się utrzymuje cały czas. Wrócimy jak najbliżej. Nie wiem, skąd się to wzięło, ale faktycznie akumulator w tej konfiguracji jest słaby. 13.9, dam radę wrócić spokojnie. A zaraz włączę silnik i podładujemy jeszcze pakiet trochę. Słuchajcie, w tej konfiguracji wygląda to naprawdę rewelacyjnie, bardzo mi się podoba. Oczywiście na Hero 11 założę osłonę, ale też mam czarną. Ogólnie jestem zadowolony i fajnie lata. Trzeba mieć troszeczkę lepsze akumulatory, bo te moje nie domagają, a mogłem też podładować ich nieco więcej. Ale byliśmy w stanie już wyczuć, jak wyglądają loty Protekiem 35. Jest naprawdę spoko dron. Myślę, że do nauki, ale też do cruisingu. Niskie loty,
spokojnie daje radę. Wiadomo, że trochę hałasuje, jest ciężki, jak to cegła. Natomiast jest to super dron i wiele osób może być bardzo zadowolonych z użytkowania takiego właśnie CineWhoopa. 2, 4, 6, 8 łopatek przy każdym śmigle. 8 razy 4, 32 łopatki dzisiaj brały udział w akcji. Tu mamy bardzo ciekawą konfigurację w tej chwili, a mianowicie dlatego, że mamy Hero 11 w akcji. Znowu nie rozpoznaje mi karty w goglach, więc znowu będziemy latać w miarę ostrożnie. I mam tutaj lekki akumulator, bo jest tylko 1050, czyli 1050 mAh. Nagrywamy to w 10-bit kolor. Natomiast ten akumulator wcale nie jest taki zły, jak się wydaje. Muszę się skupić, gdzie ja lecę. Polecimy sobie do tamtego dużego drzewa, bo ono wygląda super i chciałbym pokrążyć wokół niego. Właśnie tak, żeby mi te światłocienie pograły tutaj i nad tymi drzewkami. Czyli duże drzewo, dookoła jedziemy, zmienia się nam bardzo oświetlenie. Jak tu jest mokro, o matko. Dobrze. Tu jest też fantastycznie, jeżeli chodzi o światło. Tak, to widać. Wrócimy trochę, bo widzę, że tam jest bardzo, bardzo mokro. Śniegi niedawno się stopiły. I kurczę, mamy pełno wody tutaj dookoła. Ale można pograć tutaj z tym światłem trochę. Ładuję jeszcze jeden akumulator. Nie wiem, czy dam cokolwiek radę zrobić na nim. Ale jest bardzo fajne oświetlenie, fantastyczne. Dobra, spróbujmy jeszcze polecieć tak. I teraz przejdę tutaj z lewej za tym drzewem i bardzo nisko przy tych krzaczkach przejdziemy. Jak się da najniżej. Okrążę je jeszcze raz. 14,5 w tej chwili. Tak to wygląda. On mi lata tutaj, sprawuje się świetnie. Przerobiłem go na czarną wersję, żeby trochę nabrać do niego innego podejścia, bo ten żółty nie najlepiej się kojarzy. Wejdziemy tutaj sobie, tak jak teraz. Superowo, naprawdę. I teraz niski lot do poziomu 14 V, gdyby się udało nam. Pod słońce. I teraz wejdziemy trochę wyżej za drzewem. I wrócimy sobie tak. 14,4. Ten akumulator bardzo ładnie trzyma. Muszę powiedzieć. Pomimo, że jest małej pojemności, to już lecimy 3 minuty protekiem. A to nie jest najlżejsza konfiguracja. Dobra, wracam, bo będę miał znowu taką samą sytuację, że na oparach będę musiał wrócić nad mokradłami. Wracam tym cruisingiem. 13,9 w goglach. Sytuacja nie jest wesoła. Wracamy i lądujemy. I zrobię ostatnich parę rundek. To wszystko. No dobra, ostatnie loty robiliśmy na Hero 11. Cały jeden lot wyszedł bardzo ładnie. Niestety te akumulatory, które tutaj mam, one, te China Hobby Line, one już nie trzymają. Trzeba je będzie tylko stosować do zasilania gogli. Nic więcej. Słuchajcie, patrząc na Proteka, co mogę powiedzieć? Jest to fajny dron, jeżeli chodzi o początek przygody z FPV, może być. Oczywiście na rynku mamy już lepsze CineWhoopy i nie ma się co czarować, bo na przykład GBRC CineLog 35 bije go zdecydowanie. Teraz weszła 30 też CineBot, no i iFlight musi się troszeczkę postarać, jeżeli chodzi o linię swoich CineWhoopów. Tak czy inaczej, można nim spokojnie polatać dość fajnie. Ja mam też dobrą konfigurację, bo mam HD z tą kamerą i mam Crossfire. Tutaj jest Air Unit, jeżeli chodzi o wizję. Kamera 11. Całość wystylizowałem dzisiaj na czerń. Jestem zadowolony z tego Proteka.
co zrobimy nim? Przede wszystkim cruisingi, natomiast, czyli takie spokojne, niskie loty. Ja żałuję, że nie wziąłem więcej akumulatorów w większej ilości, bo tutaj jest dzisiaj piękne słońce, ale mamy to, co mamy, prawda? Natomiast akro też można polatać, wiadomo, że to nie jest pięciocalowy kład, więc on inaczej się zachowuje, będzie trochę propłosz, jest ciężki, ale mimo wszystko można już poćwiczyć. I są ludzie, którzy latają całkiem odważnie protekami w akro, między innymi mój kolega z Norwegii, Mats Halvorsen, on naprawdę wywija tym protekiem i to dość odważnie. Słuchajcie, dzięki za uwagę. Postaram się takie poranne sesje od czasu do czasu realizować i przekazywać Wam doświadczenia z tych modeli, które mam ze sobą, bo mam trochę różnych kładów FPV, ale też mam DJI i w każdym odcinku jeden z nich byłby głównym bohaterem. Wtedy będzie wiadomo, czy warto go kupić, czy nie. Będziecie mieli też moje odczucia na bieżąco. Będzie można się do nich nawiązać, czy skomentować. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć. Mamy to, nie? No kurde, co się trafia? Hop, hop. Ale dobry pies, hop. Wystarczy, hop.